Trzeba zadać pytanie, dlaczego Karol Jaroszyński jest postacią kompletnie dzisiaj zapomnianą w Polsce. Co jest niewyobrażalne. No wymyślmy sobie na przykład, nie wiem, Rothschilda w Ameryce, żeby o nim nie było powieści, nie było filmów, seriali itd., itd. No w ogóle niemożliwe. A o Karolu Jaroszyńskim cisza. Dlaczego? Po pierwsze, trzeba pamiętać, że no, przez cały PRL nie można było o nim mówić z powodu jego działalności antybolszewickiej. Po wtóre, Karol Jaroszyński nigdy się nie ożenił, w związku z tym nie było spadkobierców w linii prostej, nie miał kto dbać o jego pamięć. Po trzecie, istnieją takie domniemania, że był masonem, w związku z tym to też nikomu, niektórym środowiskom nie odpowiada. Po czwarte wreszcie można powiedzieć, że Karol Jaroszyński nie...